Mural miał się pojawić jeszcze przed wakacjami, jednak konkurs na jego wykonanie nie spotkał się z oczekiwanym zainteresowaniem. Praktycznie wpłynęły kilka prac i to niestety musieliśmy ze względów formalnych je odrzucić, także nic z tego nie wyniknęło. Nie ukrywam, że byliśmy zdegustowani, nie ukrywam, że mieliśmy też środki w wysokości 7 tysięcy, które pozyskaliśmy od Fundacji Santander. Tu mieszkam, tu zmieniam, z takiego projektu, który trzeba było też już niedługo rozliczyć. I tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co robić. Na szczęście wzięliśmy się jeszcze mocniej do pracy. Nawiązaliśmy kontakt właśnie z artystami, którzy wykonywali ten mural w Brojcach. Bo właśnie tam zrodził się pomysł na wykonanie muralu na ścianie naszego muzeum. Jako członkowie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Oręża, pracownicy muzeum w ramach Europejskiego Dziedzictwa byliśmy właśnie z wizytą w Brojcach. No i zobaczyliśmy, że tam jest bardzo ciekawy mural historyczny, nawiązujący w pełni właśnie do historii tej niewielkiej miejscowości. To nas tak mocno zainspirowało do tego, żeby te nasze puste ściany pawilonu muzealniczego od strony Narutowicza wypełnić właśnie historycznym muralem odnoszącym się do historii Kołobrzegu. Prace nad historycznym muralem już trwają. Jego wykonania podjęli się artyści, którzy stworzyli mural w Brojcach. Koncepcja tutaj z panią Dagmarą, projektantką, która też oczywiście jest wśród tej ekipy dwuosobowej razem z panem Arturem, która wykonuje ten mural. Chodziliśmy po muzeum, zbieraliśmy materiały, oczywiście dla pani Dagmary, dużo fotografii, zdjęć, podpowiedzi. No tak, żeby z tej długiej, ciekawej historii naszego miasta wybrać, no też nie chcę nadużyć słowa, to najważniejsze, bo dla każdego z nas te powiedzmy 9 jakiś tam fragmencików historii będzie zawsze różna. Ściana budynku muzeum od strony ulicy Narutowicza podzielona jest na 9 przestrzeni. Na każdej z tych powierzchni zostanie namalowana osobna scena z historii naszego miasta. Pierwsza z nich rozpoczyna się od roku 1000. Gdzie już widzimy, pojawił się biskup Reinbern, gdzieś tam zarysy są Grodu Kołobrzeskiego i tak będziemy poprzez między innymi czasy średniowiecza, czasy Adebara, wojen, tak, 30-letniej, 7-letniej okresu napoleońskiego, aż do roku 1945, gdzie zakończymy zaślubinami Polski z morzem tutaj w Kołobrzegu. Ale jak mówi Piotr Leszman, na tym nie koniec. Wykorzystany ma zostać również fragment ściany pawilonu od strony części plenerowej muzeum. Nad tak zwanym naszym garażem, tak, powstanie jeszcze dalsza część muralu, czy też początek, bym nawet tak zasugerował, żeby dla zwiedzających naszych dać do zrozumienia, że jest coś za tym winklem, za tą ścianą od strony ulicy Narutowicza. Będzie tam fragment, wycinek z mapy Lubinusa, tak, gdzie będzie pokazany Kołobrzeg. Prace nad muralem mają potrwać do 12 września.